Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Zaczynamy Teleekspres Ekstra i na początek zobaczmy, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Nie mogły oddać nerek swoim mężom, więc zdecydowały się uratować życie komuś innemu. Dwie pary wymieniły się nerkami. Zabieg krzyżowego przeszczepu przeprowadzili wczoraj lekarze z bydgoskiego szpitala. To dopiero druga placówka w Polsce, która przeprowadziła tego typu transplantację. Wracamy do niezwykłej historii, która zaczęła się 7 dekad temu. To wtedy pan Felix dostał pistolet maszynowy Sten. Później brat przekazał mu jeszcze rakietnicę. Oba egzemplarze przetrwały w kryjówce do dziś i właśnie trafiły do muzeum. A nad panem Felixem zawisła groźba, że trafi do więzienia, bo nie miał pozwolenia na broń. Połowa września to czas, w którym rodzą się długowieczni i mamy na to dowody. Pani Maria Olszowska z Wrocławia przyszła na świat 15 września 1907 roku. Jutro świętuje więc 109 urodziny. A pani Marianna Błaziak spod Lublina dziś kończy 107 lat. Obu paniom zazdrościmy pogody ducha i energii i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A teraz Ekstra Sonda i Urszula Wolińska, która postanowiła sprawdzić, czy długowieczność można wypracować. A może długie życie to tylko kwestia przypadku? Przechodnie znają odpowiedź, mamy nadzieję. Oszukał kobiety na setki tysięcy złotych, ale z żadną z nich nigdy nie spotkał się osobiście. Za wirtualnym tulipanem wystawiono kilka listów gończych. Szukali go policjanci w całym kraju. W końcu, po kilku latach ukrywania się, wpadł w Gorzowie. I my też gramy dalej. Sprawdźmy, co jeszcze dziś w Teleekspresie Ekstra. Zgodnie z zasadą, że jedni lubią rybki, a drudzy akwarium, w Gorzowie jedni chcą mieć parking, a drudzy boisko. Mieszkańców osiedla na Górczynie podzielił ostry spór o zagospodarowanie terenu między blokami. Trwa wojna na petycje i transparenty. Karaluchy biegają po chodnikach i trawnikach, wchodzą do mieszkań przez okna. Plaga prusaków od lipca nie daje spokoju mieszkańcom kilku ulic w podszczecińskim Mierzynie. Gmina w końcu powołała sztab kryzysowy i z odsieczą nadciąga firma dezynsekcyjna. Z ziół można zrobić leki, napary, szampony. My polecamy prognozę pogody, taką naszą specjalną. Na scenach występują od 15 lat i na jubileusz przygotowali specjalny prezent dla wielbicieli. Zespół Rokiczanka z miejscowości Rokitno koło Lubartowa znany jest z łączenia muzyki ludowej z nowoczesnymi aranżacjami. Artyści wiedzą, że do promowania takiej muzyki przydaje się też solidnie przygotowany teledysk. Media okrzyknęły go dobrym Samarytaninem i bohaterem, a on uważa, że zrobił to, co zrobiłby każdy w jego sytuacji. Miesiąc temu świat obiegło nagranie powodzi w stanie Louisiana, na którym widać, jak mężczyzna w ostatniej chwili ratuje kobietę i jej psa z tonącego samochodu. Teraz uratowana osobiście podziękowała wybawcy. Zawodników z tego kraju wykluczono z igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, a teraz ich rodacy chcą się zemścić w internecie. Światowa Agencja Antydopingowa potwierdziła, że do jej serwerów włamali się rosyjscy cyberprzestępcy. Łupem padły poufne dane amerykańskich sportowców. W Teleekspresie Ekstra pora na informacje muzyczne. 10 lat temu na szczyt brytyjskiej listy przebojów wszedł utwór I Don't Feel Like Dancing amerykańskiej grupy Scissor Sisters. Utwór jest muzyczną wizytówką zespołu, jest świetny i więcej o nim opowie Marek Sierocki. Aż się chce zatańczyć, ale to może nieco później. Teraz już kończymy nasze spotkanie. Kolejny Teleekspres Ekstra jutro, kwadrans po 17. Do zobaczenia.